Na ten pośpiech? Fundusze, nie? No tak. Realizacja funduszy sołeckich. O, bardzo proszę. Jeżeli chodzi o realizację funduszy sołeckich, to oczywiście jesteśmy jeszcze w trakcie ich realizacji. Ich realizacja uzależniona jest od tego, jak kształtuje się budżet i od wpływów dochodów. Jeżeli chodzi o HOCZ, to praktycznie tutaj fundusz sołecki został zrealizowany. Jeżeli chodzi o Piłę, dokumentacja na drogę 100 i na działkach 199/1 jest w trakcie opracowania, bo to jest wynikiem tego, że musimy dostosować do wytycznych energetyki. Garaż został zakupiony, kostka drukowa pod garaż została położona. Jeszcze jest przed Państwem, przed mieszkańcami z Piły do realizacji są badania związane z integracją. A czy ten projekt będzie zakończony do końca roku? Jest on w trakcie realizacji. Jeżeli ja nie jestem w stanie zapewnić na ten proces, że wszystkie uzgodnienia. Pan Kaczmarek mnie zapewniał, że będzie do końca roku gotowy, tak samo, bo my przekazaliśmy cały fundusz sołecki. Panie sekretarzu, ja bym proponowała te, które nie są zrealizowane i wymagają jeszcze przeniesień, bo tak to mamy orientację. Przybliżyć tam, gdzie te zmiany, nie? Te zmiany dotyczą, jeżeli chodzi o nową Kaźmierkę, to one głównie dotyczą przebudowy świetlicy. Związane z tym, że zadanie to zostało dofinansowane w ramach Ładu Polskiego i będzie realizowane ze środków rządowych. Jeżeli chodzi o Nowolicz, to jest zakup nagłośnienia, ławek, stołów, namiotów. Informacje, które posiadam, mają dokonywać zmian mieszkańcy. Na później nie zostanie wykonane czyszczenie rowu z uwagi na to, że tam idą też między innymi zgody właściciela i będzie zmiana funduszu sołeckiego. Stary Olesiec, właśnie dzisiaj odbywa się przetarg na wykonanie zadania. Jest to drugi przetarg, pierwszy przetarg znacznie przewyższył kwotę, którą posiadamy w budżecie, w związku z tym ogłoszony jest drugi. Jakie będzie rozstrzygnięcie? Na tą drogę 646, tak? To jest to? Na co? To jest droga w kierunku tak zwanej Balowy. Aha, tam koło. Jeżeli chodzi o chwilę, to chwilę ma to jakieś drobne kwoty do wykorzystania. No, 1000 i coś złotych tam jest? Tak, ale to już na integrację. Brudzelek jest w trakcie zmian. No co zmieniacie? To znaczy, Brudzelek, my tam mieliśmy przeznaczone 6 tysięcy na schody, nie? Na boisko. Aha. I też nie będzie to realizowane, więc też chcemy zmienić na wyrównanie terenu tam dalszej części za boiskiem. Bo tam jest taka góra, nie? Tak, chcieliśmy sobie to wyrównać. Ile? 6 tysięcy? 6 tysięcy mieliśmy tam. To tyle będzie wyrównanie kosztowało? Ja nie wiem, ile będzie kosztowało wyrównanie, bo tam można wyrównać, czy to się trawę, no zobaczymy. No, w każdym bądź razie zrobić łącze, wiekło. No tam trzeba sobie zrobić jakieś zadaszenie po pacie, żeby mieli to do jakiegoś pogilowania. Także takie są zamiary, ale zobaczymy. No, rozpytywaliśmy już cenowo, no to też. Miałem już to zadanie, które miałam zrobione, nie zrobione, więc teraz z kolejnego funduszu znowu wyda, nie? Trzeba pamiętać, że do 31 października. Nie? No, tak, przez 30, tak, ja wiem, tak. Ale... Nie, no bo jeżeli to i tak nie musi być na dniach robione, bo nikt nie będzie czekał do zimy, bo tam trzeba kawałeczek trawy dosiać, no, nie? No, więc myślę, że się już teraz do tego końca września to tak z tymi funduszami... Jesteście szczęśliwcy, bo macie jeden teren rekreacyjny i tworzycie drugi przy boisku, nie? No. Ale nic. Dobrze jedziemy tam. No tak, no to jest fundusz.
A którego terenu? Którego terenu? Teren rekreacyjny jest Stary Kazimierz. Ale który dokładnie? Ten, gdzie jest boisko, tak? Tam, gdzie jest boisko. Po lewej stronie. Boisko i siłownia. Jest jeden teren rekreacyjny w Stary Kazimierz. Dosyć duży. I tam też ma powstać wiata rekreacyjna, bo nie przypominam sobie. Tak. Dobrze, to podziękujemy. Czy Państwo macie pytania w związku z tym? Nie, tak, na tych wioskach to takie są różne pomysły i to takie same. Nie, dla mnie to jest rozproszenie tak, tych środków, kochani. I zawsze będę to podtrzymywała, nie? I już teraz wymieszanie. Tak, siłę zaliczyć. Jeden środek rekreacyjny dla jednej kadmielki, dla drugiej innej, a nie dwa, kalca, wieś, po prostu środek rekreacyjny. Mają pieniądze i nie wiedzą co robić. Tak samo nie kiedyś powiedział, oni mają pieniądze i nie jak się jedzie, to nie ma nikogo. No ale z drugiej strony jednak ten fundusz sołecki, przez ten fundusz sołecki miejscowości mogą wskazać, co jest dla nich ważne. No sorry, na chwilę to co? No nic nie jest robione, więc my chociaż tym funduszem sołeckim pokazujemy, że ta droga jest dla nas ważna, to ja już złożyłam teraz wniosek. Nie wiem ile razy, bo musiałam, mam gdzieś chyba otwarty nawet ten wniosek. My składaliśmy na drogę 100, na działce 100, chyba 7 razy fundusz sołecki był przeznaczony i ona nadal nie jest zrobiona. I to jest dopiero bolesne. No, tak, 7 razy. Teraz ja zaraz odszukam, bo ja zaraz pisałam wniosek do budżetu, żeby mnie przekłamała, bo chcę dokładną informację powiedzieć, ale to jest gdzieś ta liczba. Ale zaraz znajdę. Nie ma na takie rzeczy, które są drogi, tam koniecznie potrzebne. Skupić się i zrobić tylko czerwiesz. No tak, ale no to ile można fundusz sołecki przeznaczyć na tą samą drogę? No. Ani nie w trakcie realizacji, bo fundusz sołecki był na drogę 20 tysięcy, tak? I to jest realizowane. Czy ale to i 20 tysięcy i kolejne 20 potrzebne, jak to nie, nie, no my 20, 79, które zostało pozyskane i brakuje jeszcze 20 tysięcy. Z tego co rozumiem. Ale jeżeli chodzi o utwardzenie, to zrobi za 20 tysięcy po ten kawałek jaki jest i za drugie 20 tysięcy i utwardzi w tym roku. Znaczy, to następne... z tym, że nie będziemy mogli skorzystać z dotacji, jeżeli nie zrealizujemy na pewnym odcinku. Ja jestem dobrze przyjęta. Jaki to będzie jest odcinek? Przepraszam. 30 metrów. No to już do samej rzeki, ten drugi. Przepraszam, dokumentacja poszła na całe. Doprecyzuję. 6 razy składaliśmy o tą drogę funduszy sołeckich. No proszę. Coś jeszcze związane z funduszem? Macie Państwo pytania? Nie, tylko imprezy. Tak, mówię, że nie wiemy, to nie mają co robić. Tak, no, myślałem teraz. Bo nie ma nas. Ten fundusz sołecki to jest tylko utopią w ogóle, bo gdyby był nieprzyznawany fundusz sołecki, a złożyć fundusz obywatelski i wtedy wybrać najważniejsze. Ja proponowałam fundusz obywatelski. To by było potrzebne. Nie było na to zgodne. A nie normalnie każdy dostaje, bo ja rekreację, ja robię zabawę, ja robię to. I 50 tysięcy się rozejdzie przejedzą. Skoncentrować się na tym. Właśnie ten budżet obywatelski to jest też fajna sprawa. Wtedy nasza całość tego, całość tej kwoty mogłaby być przeznaczona na jeden konkretny, większy cel, nie? Który służyłby wszystkim mieszkańcom. Ja to proponowałam, nie wiem w którym roku, 2018, coś jakiego. Ze 3 lata temu, nie? No. I to jakby stwierdzenie było takie, że przecież mamy fundusz sołecki, to nie będziemy robić budżetu obywatelskiego. A może w tym roku można by było zmienić, że no choć jeszcze w tym roku to już nie, bo już mamy fundusz sołecki, ale w kolejnym na przykład spróbować raz fundusz obywatelski. Ale głosowanie to przegłosujemy, znaczy rada przegłosuje, że mamy fundusz sołecki, to nic nie mamy do powiedzenia. A no też prawda. Że fundusz obywatelski to wtedy... Dobrze, szanowni Państwo, to przechodzimy do kolejnego punktu. To jest ocena działań w gminie w zakresie ochrony środowiska. I tutaj konkretnie chodzi o podłączenia do sieci kanalizacyjnej ze sprawozdania, to co już oczywiste, to Pani Sekretarz
nie musi pani nam powtarzać, bo ze sprawozdania z 2021 zakład kanalizacyjny ujął, że było 97 podłączeń, a teraz chcielibyśmy od początku roku 2022 do chwili obecnej lub za pierwsze półrocze, tak? Tak, czy ja mogę proszę się dodać do tego? Proszę bardzo. Tak. Ja bym chciał bardzo na przykład, ile jest podłączonych gospodarstw do sieci kanalizacyjnej do końca 2021 roku według tego sprawozdania, które otrzymaliśmy w roku zakładu wodno-kanalizacyjnego w Chorzu obecnie. Ile jest w Chorzu? Za 2021 się pytasz i 97 do 2021. W trakcie roku, a wszystkich razem. Za wszystkie lata, proszę, ile jest podłączonych teraz do Chorzu? Proszę mi powiedzieć. Od początku do 2008 roku. Wtedy było to. Do końca roku. Ile jest podłączeń? Do takich danych. I proszę mi powiedzieć, na przykład, ile w Pileniu? Ile woleś czy stary? A ile jest zostało do podłączenia? W Chorzu ile zostało do Pileniu? Nie, tu chwila, moment. Porównanie rok 21 do pierwszego półrocza 22, o ile wzrostu. Takie to ale miała to pani to przygotować. To ja wiem, ja bym chciał takie precyzyjne, ścisłe. No, ja wiem, wielomiarowościowe. No. Aczkolwiek było wystąpienie porównanie 21 do 22, o ile wzrostu. Jak to się ma? Jak to się ma? Bo ze sprawozdania przedłożonego 97. Opisuję normalnie tego sprawozdania z tej komisji, w sprawie protokół zrobiony, właśnie żeby było tam podane na przykład do dnia, do końca 2021 roku, według tego sprawozdania, ile na przykład było w Chorzu jest podłączonych, ile w Pileniu, ile w Olejcu. A ile jest jeszcze do podłączenia? Od początku, od samego początku. Czyli pan tu wnosi o rozszerzenie tego i to będzie przedstawione na kolejnej komisji, bo dzisiaj pani to dzisiaj nie jest pan prosi, że to... Tak, czyli rozszerzyć o to od początku działania sieci kanalizacyjnej, ile jest ogółem podłączeń, ile przypada na Chorz, ile przypada na chwilę, tak? A ile jest jeszcze do podłączenia? I ile wolnych miejsc to pani sekretarz, proszę to wynotować. Na następny. Czy to na 2021, czy na... Tu miała pani na dzisiaj przygotować tylko 21, było na przykład 120, a ile mamy teraz? Ile w ciągu tego roku jest przyłączeń? I to wszystko. Mamy porównać 2021 do 2022. I mówię, w sprawozdaniu zakład wykazał 97 podłączeń za 2021, to już pomijamy, nie? I teraz ile w 2022? Sprawozdanie byśmy wzięli go wcześniej, to też było wykazane, ile było wcześniej. Tu nie chodzi o to, Nie wracajmy, pan Gieniu chce i niech ma takie... Ja bym chciał kanalizacja powstała w 2008 roku. I od tego 2008 roku to tylko był Chorz przez chyba przez 4 lata czy 5 lat podłączany, potem był chwilę i po prostu i olej. I wtedy po prostu no, ja się proszę, żeby to uzupełnić. Tak, i jest wynotowane. Ile jest jeszcze ludzi do podłączenia? Druga sprawa, mam taką po prostu pani sekretarz, że jest ochronę środowiska mamy. I teraz po prostu na przykład, kiedy był zakładany chodnik przy ulicy Zagórowskiej, przy drodze powiatowej, po prawej stronie, tam po tej jednej stronie, to normalnie po prostu mieszkańcy po prostu musieli jeden sklep zamknąć, żeby wyjść, bo taki tam jest smród z tego. Więc skąd się dobierze normalnie takie smrody? Gdzie my mamy tą ochronę środowiska? Koło jakiej posesji? Na ulicy Zagórowskiej. Przy sklepie Hios. Ale tam cały czas taki zapach jest, tak? Nie wiem, bo tam było wtedy odkryte i to było... A jak było odkryte, to tak, jak było odkryte, oczywiście. Przecież idąc chodnikiem w chwilę, to... Prawdopodobnie, że są na przykład niektórzy mieszkańcy jeszcze nie podłączeni, a podłączeni są do starej kanalizacji deszczowej. Ale czy to prawda, to ja nie wiem. Nie, u nas na działkach się skończyło. Ale może poprosimy o tą daną, ile w 2020 roku zostało podłączonych tych osób. Jeszcze jedno, pani sekretarz, mam teraz. Na przykład odnośnie tej kanalizacji. Prawdopodobnie jest takie, krąży taka pogłoska, że zakład wodno-kanalizacyjny przyjmuje tylko po prostu gdzieś 3 samochody ścieków dziennie.
bo więcej nie może przyjąć z tego względu, że jest ta oczyszczalnia za mała. Bzdura. Bzdura. Ale wynikało z samego raportu, który był sprawozdania, który zakład kanalizacyjny. Jak on tam było dziennie ile, on dostaje 30% ścieków. On nawet nie ma tej mocy, za mało, po prostu za dużą ma moc przerobową. Za mało ścieku, no, jest odwrotnie. A chciałam dodać, że już my mamy oczyszczalnię biologiczną, także już ścieków nie wywozimy. No to jest dobrze. Ale zmyślmy potem tak. Jeszcze ale ktoś może robi blok jakiś tego, bo u nas też takie słyszałam, że niech się kanaliza rozbudowuje, bo jakby wszystkie poprzełączali, to nie dają rady. Nieprawda, bzdura. Gabryś czeka za ściekami, bo nie ma za mało tych ścieków. Ale pojedynczy. Nie, to nie. Nie, mówię o świeżości. Informacje, tak, rozmawiałam z panem kierownikiem Kaczmarkiem, że jeżeli byśmy chcieli właśnie uzyskać jakieś informacje dotyczące analizy konkretnej, kanalizy albo właśnie wody, to mamy go prosić na komisję. No. No to tak, pan, chwileczkę, pan Michalak wnosił o rozszerzenie, tak. I spotkamy się jeszcze i ten temat będzie rozważany i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wtedy zaprosić pana Kaczmarka, dzisiaj już przechodzimy do... Ale to jeszcze... Ale nie, no pani sekretarz... Jest przygotowana na pewno, ile było przyłączeń w tym... Ale to, o to mi chodzi, że podane mamy za 2021 i czekamy na dane za 2022. No, to do biuro bierzemy. Ale no dajmy powiedzieć, jaka to jest wartość. Już. Zgadza się, 97 przyłącznik w 2021 roku, natomiast przepraszam, w 2022 na dzień dzisiejszy są to 23 przyłącza kanalizacyjne. Różnica ta wynika między innymi też z tego faktu, że 2021 rok to był rok, kiedy uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie i mieszkańcy po wybudowanej kanalizacji przyłączali się, tak? Natomiast jeżeli chodzi generalnie o to, na jakim poziomie jesteśmy z przyłączeniami kanalizacyjnymi, oczywiście w szczegółach to będzie... 23? Tak. Ale aż do dnia dzisiejszego? Tak, ponieważ duży błąd był w 2020 końcówce, kiedy była wybudowana kanalizacja, mówię o miejscowościach Pieleń, Stary Olesiec. Ja nie mówię, że to jest 100% wykonanie, a w tym roku tak, 23 przyłącza kanalizacyjne. I tu w tym są te nowe posesje, które wystąpiły, te co się budują domy te w tych 23? Nie. No tak, bo ktoś występuje, no ale ma to przyłączać. No dobrze, doprowadzić musi, nie? Tak, ale to się przełącza dopiero jak się wyłącza. Dobrze, dobrze, tak, 20, tak, tak. Ale 23, nie? 23, no tak. A jak pamięta, czy nie... Tak, 70-80% mamy wykonane? Nie ma jeszcze. Nie, po prostu przeraża mnie ten 2022 rok. Robiąc też, analizując to też należy odwiedzić przydomowe oczyszczalnie, no zgodnie z przepisami, jeżeli osoba, jeżeli nieruchomość ma, to jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię, no to wtedy nie ma obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Są przeprowadzane kontrole. Dużo jest też takich posesji, gdzie są wykonane przyłączy, gdzie są wykonane, natomiast niestety jeszcze na tych posesjach, czy do działek, tak, były doprowadzone te przyłącze, natomiast tam jeszcze nie powstało żadne zabudowanie. Zabudowanie, tak. Takie są jeszcze tu pustostany, jakby, tak. Nie? Ale tu to się z tym zgadzamy. Chodzi o to, żeby po prostu mobilizować mieszkańców, tak, bo tu to jest 23 przyłącza. No, podejrzewam, że teraz w okresie zimowym to rzadko kto już będzie się, czyli może do 25 dojdzie. To jest po prostu szok, żeby tak mało ludzi. To ja bym poprosiła, żeby mi pani wymieniła wszystkie mechanizmy, które są w dyspozycji Urzędu Gminy do zastosowania
celem przyłączania tych mieszkańców. Czym Państwo dysponujecie, z czego korzystacie? Muszą gminy wysyłać do wiadomości. Ale to są te mechanizmy, niech mi Pani po kolei omówi. Tak, wysyłamy, kontrolujemy, czy dane... Czyli tak, kontrolę, tak? Bo sobie to poprzez wysyłanie pism, tak? I przekazywanie odpowiednich dokumentów przez właścicieli, czy w właściwy sposób prowadzą gospodarkę ściekową. No i tutaj też zakład wodno-kanalizacyjny prowadził działania zachęcające mieszkańców do tego, aby przyłączyli się do sieci kanalizacyjnej. Podobnie zresztą czynił to Kleszew poprzez taką zachętę, że jakby mieli 3 miesiące takiej prolongaty, że jeżeli się ktoś przyłączy, to przez pierwsze 3 miesiące jest zwolniony. Może taką zachętę. Także bez współpracy z zakładem wodno-kanalizacyjnym takie działania zostały podjęte. Czyli wysyłanie tych powiadomień i kontrola, tak? Pisma, widzimy, że jest reakcja na te pisma. Oczywiście, tak jak powiedziałam, no nie ma 100%. Ale kolejny raz, ja się włączę w rozmowę, ponieważ ten temat jest naprawdę bałkowany już kilka razy. Czy nie możemy, i dążę do tego, żeby zakład wodno-kanalizacyjny, kiedy wchodzi pan i spisuje liczniki, żeby miał takie uprawnienia i nie możliwość, ma żeby, ale chwileczkę, tak, którą się może okazać, ktoś, no dlaczego nie? Nie, prawa jeżeli będzie, ja, jeżeli nie będzie podjęta uchwała przez Radę, to będzie miał uprawnienia. No jak można, że nie mieć prawa rządowego, skoro ktoś powiela wody i jeszcze ja nadal dopytuję o jeszcze inne różne mechanizmy, bo nie tylko powiadamiania i nie tylko kontroli. Albo się gdzie to wyczytałaś, że masz to pismo? Nie wzięłaś tego pisma? No, ale ochrona środowiska na pewno przepisy to reguluje. Nie, to nie. Na pewno chyba, że można dać. Na przykład. To ja wiem, no, no, proszę. Znaczy się, jeżeli chodzi o zakład wodno-kanalizacyjny, na pewno nie mają. Oni robią to, co oni mają w swoich kompetencjach, ale nie ma prawa wejść i zarządzać. Ale nie. A kto ma prawo zarządzać? Nie wiem. Ale... No, moim zdaniem to burmistrz jest jako organ, bo burmistrz zrobił wszystko, żeby były ta kanaliza. Kanaliza jest. I teraz obywatel ma obowiązek ustawowy przyłączyć się to do tego. To mówi ustawa o ochronie środowiska. To jest ja wam powiem, ale pojedyncze. Mogę poprosić głos? Ja wam powiem takie prawo społeczne. Obowiązkiem przyłączenia do kanalizacji reguluje ustawa o utrzymaniu czystości w gminach. Artykuł 5 ustęp 1 punkt 2 w zasadzie wyczerpania wszystkich podstaw kwestie związane z obowiązkiem przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Stanowi on bowiem, że właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Taki obowiązek jest prawem braku poważania dla prawa własności. Konieczne przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, będące zasadą, wynika z potrzeby ochrony środowiska. To jak nie jest przyłączony, to gdzie on wyłoni? Jest obowiązek i ciąży na urzędzie gminy, na prawo. To ja właśnie Państwu tłumaczę, że my prowadzimy takie działania i kontrolujemy, czy poprzez... Ale Pani Sekretarz, ale teraz ja zapytam, jak te osoby są karane? Ile lat my to... Przepraszam, ile lat my to prowadzimy i jakie są efekty tych działań Państwa strony? Mam takie coś. Nadzór nad realizacją obowiązków w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje prezydent miasta, no tutaj akurat u nas burmistrz, który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Czy ktoś wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto osoby, które nie wykonują tego obowiązku, podlegają karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów kodeksu postępowania o sprawach o wykroczenia. Czyli wszystko w gestii burmistrza. Taką informację na mnie mówili, że z
przepisuje. Podzwoniłam do niego i obowiązek jest i nie możecie się odzywać jako gmina. Jeszcze mogę dalej doczytać. Koszty przyłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości. Miasto udziela jednak bezzwrotnej, aha, to akurat jest Wrocław, udziela bezzwrotnej dotacji na prace związane z tym. Na prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości będących w użytkowaniu osób fizycznych. Czyli dotacji do przyłączy to jest zupełnie coś innego. Ale to już nie jest inna sprawa. Ale to najważniejsze jest za ten punkt. Nie, ja tylko po prostu myślałam, że coś dalej jest interesującego. Nie. Ten pierwszy paragraf, który przeczytałam, ja sobie to zapisuję. Ale niech pani wydrukuje może nam. No nie mogę wydrukować, ale zapisuję i potem wydrukuję. To jest na podstawie, wynika z artykułu 5 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku gminy. Właścicieli swoich posesji, którzy okazują, jeżeli prowadzą właściwą gospodarkę ściekową poprzez to, że albo są przyłączeni do sieci kanalizacyjnej, albo okazują się kapurami, że wywożą te nieczystości, czy mają przynomową oczyszczalnię, no to my w tym momencie tych mieszkańców nie możemy karać. Nie, ale chodzi o tych, którzy się nie przyłączają. Tu jest napisane, że burmistrz może wydać decyzję. Bo jeżeli prowadzą właściwie gospodarkę ściekową i okazują się dokumentem, tak, i mają przydomowe oczyszczalnie i mają... Pani sekretarz, oczywiście, bo może się ktoś okazać, bo wywiezie sobie raz na pół roku, a należy porównać zużycie wody, tak, z oddaniem ścieków. To jest wtedy... Robimy co 3 miesiące, co 2-3 miesiące. Bo naprawdę ludzie się w oczy śmieją. Na temat przyłączy się ludzie w oczy śmieją. Niektórzy w ogóle nie. Ale to nie chodzi o chodź. Z raportu, który został przedstawiony przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny jest, że 28, niecałe 29% wraca w postaci ścieków. To jest około 30. Druga 30 niech wyszła na jakieś tam gospodarcze działania. Gdzie jest kolejne, to jest dopiero mamy 60. Gdzie jest 40% ścieków? Także nikt nie mówi pani wiceprezes, za to wziąć, że wy nie robicie, bo chodzą, po dwa razy dostawali pisma, ale w tej chwili to już sobie ludzie po prostu przyszło. Z tych pism nic nie robi. Ignorowane jest to, nie? Też nic nie robi. Mnóstwo osób nie wywozi ścieków. Naprawdę. Był bóg... Ja mam zdjęcie, gdzie jest i nie przerywaj. Ale tak to się jest, no nie ma. No, trzeba egzekwować. Trzeba. Czyli wniosek z komisji, jaki... Moim zdaniem, jeżeli jest takie prawo, to trzeba w tych pismach, które po prostu wysyłane są do poszczególnych mieszkańców, zaznaczyć ten... Na morzu czwale, skoro będzie informacja w tej treści... Ale chwileczkę, czyli wniosek taki, żeby urząd gminy, burmistrz bezpośrednio, wykorzystał wszystkie mechanizmy umożliwiające prawne... A szczególnie ten mechanizm, który mówi, że jeżeli otrzymał ktoś pismo, bez przyłączenia, to należy wtedy zastosować karę, która jest, będzie zgodna z tym artykułem. I kto jest za takim wnioskiem? No tak, jesteśmy... Wszyscy jesteście. Ja nie wiem, czy mogę głosować, bo nie jestem w komisji. Ale jestem za. A przede wszystkim to jeszcze trzeba zrobić też nie, bo naprawdę, ja rozumiem, że na przykład są rodziny, które na przykład no i w trudnej sytuacji coś takiego, tak, nie? Tak. Ale są tacy, którzy naprawdę ich stać, a się śmieją w ogóle. I normalnie źle mówią na temat działalności, tak to mówię, że to nie jest egzekwowane. Czyli ten wniosek z zastosowaniem wszystkich... Ale ten wniosek jest przegłosowany i trzeba go sformułować i podpisać, żeby on był... Realne, ale to jak tak? Pani Iza zapisze. No. Nie. Pani Małgosiu, jeżeli nie jest sformułowany wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia takiego i Komisji Oświaty i nie ma wyników głosowania plus podpisów przewodniczącego, to nie jest wniosek. Oczywiście. No. Ale to ręcznie byś musiała napisać. Trzeba. Trzeba. Trzeba.
trzeba.